Bo to jest po prostu niesamowite, że tam jest taka energia w tej Biblii. Dzień dobry, dżem dobry. Witam bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku chciałem powiedzieć jeszcze 5 minutek, czyli jednym słowem. Moi drodzy, dzisiaj słowo, które bardzo, bardzo lubię. Takie słowo, które jest mi bardzo potrzebne do życia. Mianowicie słowo wyrzucać. Tylko już mówię w jakim sensie. To jest słowo ekballo, które pojawia się w Biblii dosyć często. Adam i Ewa zostali wyrzuceni z raju na przykład. Różne złe duchy były wyrzucane. Pan Jezus był wyrzucony na pustynię. Ale szczególnie lubię to słowo, że tak powiem, w jednym momencie, w jednym kontekście, w którym ono mogłoby się wydawać, trochę zostało przetłumaczone tak po łebkach. Mianowicie, tam gdzie jest mowa, gdzie mówi Pismo Święte o tym, żeby się modlić o powołania, że proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Właśnie, tam gdzie jest wyprawił, to znaczy jest wyrzucił. Czyli jest w tym takie coś, jakby Pan Bóg mówił, jest sporo takich, którzy mogliby robić niezwykłe rzeczy, są powołani przeze mnie do fantastycznych spraw, tylko że oni nie chcą. W sensie trzeba ich kopnąć w tyłek. I chciałbym, żebyśmy na to słowo dzisiaj spojrzeli, nie jako na słowo tylko dla, nie wiem, powołanych, dla księży, zakonników, tam zakonnic i tak dalej. I żeby dzisiaj się modlić o powołania. Znaczy w ogóle warto się modlić o powołania, ale nie o to mi chodzi. Tylko pomyśl, czy w Twoim życiu nie ma takiego miejsca, to a propos tego naszego pierwszego wielkopostnego zadania, o którym wspominałem tydzień temu, czyli a propos marzeń. No właśnie, nie ma czegoś takiego, gdzie powinieneś prosić Pana Boga, wyrzuć mnie do robienia czegoś. Dlatego, że my często wiemy, że powinniśmy robić jakieś fajne rzeczy, często wiemy, że powinniśmy robić jakieś fantastyczne rzeczy, tylko no właśnie, jakoś nam tak brakuje jakiejś takiej energii, chęci, odwagi, ryzyka i tak dalej. Otóż bardzo mi się to podoba, że Pan Bóg wie, że żeby robić dla Niego fantastyczne rzeczy, to On nas czasem musi zmusić. Czasem musi po prostu wyrzucić do robienia tego. I chciałbym, żebyś się dzisiaj przyjrzał i przyjrzała takim miejscom w swoim życiu, gdzie, no właśnie, może Pan Bóg na różne sposoby i one czasem nie są przyjemne, bo On to czasem robi właśnie przez nieprzyjemne sytuacje naszego życia. One są po to, żeby nas zmusić do jakiegoś ruszenia się. I może dzisiaj jest taki dzień, na pewno jest taki dzień, kiedy trzeba się przestać obrażać, że o matko, jakie tam są takie niedogodne sytuacje życiowe i dlaczego one mi się zdarzają. A no właśnie one może są po to, żeby cię wyrzucić na jakieś pole, żebyś tam zaczął wreszcie coś robić. Tak jak mówi Pan Jezus, po prostu żeby wyrzucić, posłać robotników na Jego żniwo. Bo Pan Bóg wie, że przygotował ci pole do roboty. Przygotował ci jakieś miejsce, gdzie mógłbyś się fantastycznie realizować, robić świetne rzeczy, tylko że się boisz. Chodźmy dzisiaj cały dzień z tym słowem wyrzucać, posyłać, ale właśnie posyłać z tą ogromną energią. Nie tak jak posyłać tam, że czasem właśnie tam to się pomodlimy, żeby może Pan nas natchnął do czegoś. Nie! Taki duchowy kop w tyłek, żeby zacząć robić rzeczy niezwykłe. Pomóc się dzisiaj przez cały dzień. Panie Boże, wyrzuć mnie. Panie Boże, poślij mnie. Panie Boże, roześlij, wypraw, ale właśnie energicznie z kopem do robienia fantastycznych rzeczy, do robienia rzeczy, których może po prostu wiem, że Ty ich chcesz ode mnie, nawet jeżeli one są dla mnie trudne. Poprośmy dzisiaj o energiczne wyrzucenie do robienia rzeczy niezwykłych. Okej? Okay. Taki w ogóle jesteś zainteresowany, tam widzę. Nie, słucham cię. Grzebiesz tam w tych różnych tych twoich sprzętach elektronicznych. Słucham, co mówisz. No, słucham. Tam takie słucham. Jak to mówiła moja ta babcia, wpadnie jednym uchem, wypadnie drugim. Tak mówiła. To ciekawe, że takie połączenie tutaj, nie? Czy jest jakaś taka... No nie ma przecież żadnej takiej, jak może tak? Po prostu mózg jest w środku, tam w sensie... Nie ma, no ale właśnie, że mówiłam, a co? A czekaj, albo że ktoś nie ma mózgu. Specjalnie taki pocisknie. A to takie, wiesz... Tak babcia obraziła cię trochę. A może taka rurka jest w środku? Ciekawe, ci wiało, to czy by ci tu... Drwiało.